coraz wyżej, jestem... Co się stało? Czemu jesteśmy w statku kosmicznym? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Goat Simulator. I dzisiaj, słuchajcie, zobaczcie, mamy gościa, który próbuje rzucić do kosza. Czemu oni mnie wyzywają w ogóle? Czemu wy mnie wyzywacie? Co się stało? Nie patrzyłem, że... Co? Spadł? Jeszcze wstał jakimś cudem. Ziomeczku, spadłeś z takiej wysokości. Co ty robisz? Idź sobie stąd. Jesteś dziwny, potrafisz latać. Także uważaj sobie, bo wylecisz w kosmos. Czaisz? Możemy rzucać do kosza. Zobaczcie, piłką dość mocno rzucamy tą piłką, trzeba uważać. Proszę bardzo, ej, bez skitu da się fajnie rzucać. Oczywiście zostawcie subika i lajka, jeżeli wam się podoba film. Nie no, ale jak trafię do kosza teraz, to musicie zostawić subika i lajka. Uwaga, raz, dwa, trzy. Prosto. Udało się. Udało się, zobaczcie! To nie tak, że próbowałem ze 100 razy, nieważne! Udało się, zostawiacie subika i lajka, a tymczasem lecimy ratować albo niszczyć świat. Czemu ciężar... Zobaczcie! On złowił... Czemu on złowił samochód do holowania aut? Co tu się dzieje? Przepraszam panią, ale... Nie wiem, czy pani wie, ale wędka służy do łowienia ryb, nie samochodów, ale okej. Wzięła samochód, złowiła na wędce. Nie wiem, co tu się stało, ale idziemy stąd. Ale wróćmy tutaj na cmentarz, od razu klimat się mroczny zrobił. Zobaczmy, co tu się dzieje. Czemu na cmentarzu jest jak ćwiczyć i o której godzinie i... Żeby nie skipować dnia nóg. Ziomeczku, zapisuje się na piłownię, czy przyszedł się na cmentarz? Czemu tu jest garaż? To wygląda, jakby tutaj ktoś Maybachem stąd wyjeżdżał. Ktoś ma katedrę na samochód. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczcie, tutaj jest jakiś wskaźnik. To pewnie się otworzy, gdy ten wskaźnik się zapełni, okej. Tu wszyscy są za każdym razem zdenerwowani. Czemu to jest trumna? Czy mogę polizać ją i wyciągnąć kogoś? Nie mogę. Czekajcie, bo musimy tutaj ogarnąć... Oddaj hołd? Co? Oddaj... Co? Czy duch wyszedł? Tu! Poczekajcie! Okej, musimy różnym ludziom... Oddać... Wyciągnąłem ducha! Czemu ty się boisz kozy? Ja mam ducha na języku, czaisz? Co ty robisz? Idziemy pokazać mu, jak świat teraz się zmienił, jak bardzo źle jest. Ej, ten duch nie znika! Ja go wyciągnąłem i mogę zabrać wszędzie! Przecież my możemy mieć teraz randkę w parku rozrywki! Zobaczcie, ta dziewczyna będzie się cieszyć! Chociaż jak tak ją ciągnę, to nie wygląda to zbyt dobrze, jakby się cieszyła. Możemy zabrać ją do wody, na skakankę z innymi ludźmi. Zobaczcie, jak się dobrze bawi. Ale nie zobaczyłem jednego, czy ten duch rzeczywiście No ducha przejechałeś! Czy on rzeczywiście żyje? Halo! Wstawaj! Czemu robisz zdjęcia duchowi? On nie żyje! Duch nie żyje! Nie no, idziemy go włożyć do grobu, nie? Uwaga, uwaga, mamy nowego członka cmentarza, zapraszam do środka. Ty też? Czemu? Ona chciała go kopnąć! Poczekaj, pomogę ci! Tutaj, no proszę. Kop. Co? Zobaczcie, ona chce go kopnąć. No ale ty też w sumie chodź do środka. Proszę bardzo, następny. I oddaliśmy hołd wszystkim duchom. Teraz mamy otwarte drzwi i jakiś item w środku. Nie no, wchodzimy, zaraz będziemy Bogiem. Droga krzyżowa. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi, co tu się dzieje. Czemu to jest siłownia? Crossfit! Nie no, nie wierzę! Tu są bieżnie normalnie. Zobaczcie, jaka koza jest silna, na spokojnie włada tak ciężką rzeczą. Ksiądz został pokonany, podniósł swoje ciężarki i teraz dalej robi to samo. Zmotywuj ludzi do biegania, czyli musimy wziąć...
Siłownia działa na smutek. Idźcie na siłownię, jeżeli jesteście smutni. Zapraszam. Do środka. Do środka. Proszę. Biegaj. No. Biegaj. Pan tu pracuje, nie jest smutny? Trudno. Ty też biegaj. No i proszę bardzo. No mówiłem, że tam jest auto. Co prawda nie Maybach, ale mamy jakiś rodzaj dziwnego... dziwnego auta. Bo jeszcze nie mieści się tutaj. Czemu tu jest taksi? Co ty tu robisz? Ale możemy strzelać napojem energetycznym. Zobaczmy. Okej, okay, czyli to po prostu strzela napojem energetycznym. Nic więcej. To jest bez sensu. Użyj mocy, aby zagrać marsz. Okej, okay, udało się. I zobaczmy, co to jest. Czy to jest miecz świetlny? Czy koza będzie mogła używać miecza? Czemu tu ktoś jest autem? Co tu się stało? Ludzi rozjeżdża jeszcze. Co ty robisz? Jesteś okropna. Tu ludzie, czemu to duch jest? A oni tutaj biegają cały czas. Czy mogę ich zabrać? Zabrać stąd jakoś i włożyć ducha. Kiedy nie żyjesz, ale nadal nie dają ci spokoju. Czemu duch prowadzi auto? Jeszcze rozjeżdża inne duchy swoich sąsiadów. Swoich sąsiadów rozjeżdża. Co ty robisz? Czemu ty kopiesz? Czemu duch spadł z nieba? Czemu ktoś wsiadł tutaj do tego auta? Te duchy sobie auto zabierają. Wiecie, zabierzmy to auto sami, proszę bardzo. Idźmy po ten miecz świetlny, To jest kolejny duch, czemu tu jest coraz więcej duchów? Zobaczmy, co to jest. Mogę go normalnie włączyć. Co? On w kosmos poleciał. Jeżeli ktoś się zablokuje, to rzeczywiście leci serio daleko. Dobrze, czyli mamy miecz świetlny, który rozwala... Czy duch robił selfie, czy mi się wydawało? Duch robi zdjęcie innemu człowiekowi, który nie żyje. Ziomeczku, co ty tu robisz? Czemu się chowasz w krzakach? Widać cię. Przepraszam bardzo, co tu... Dzieci siana? Co tu się dzieje? Złóż w ofierze kilka strachów na wróble. Czy może być to człowiek, który wygląda jak strach na wróble? Ziomeczku, nie ruszaj się. Zobacz, też już nie żyje. Jest podobny. Proszę. Nie działa. Czemu on wydał dźwięk? Czemu strach na wróble wydaje dźwięki? Nie wiem, czy jest coś takiego jak zatrudnienie na stracha na wróble, czy o co tu chodzi? Okej, jeden z nich jest. Co? Czemu to jest babcia? Czemu ona do mnie strzela? Co? Czemu ona do mnie strzela? O co tu chodzi? Jeszcze spadamy z tak wysoka. No. To nie może być prawda. Nie no, ziomeczku, mam miecz świetlny. Czaisz? No. Powinienem odbijać to. Powinienem to odbijać. Okej, miecz świetlny nie działa, ale za to mamy laser, który powinien zniszczyć wszystko. Proszę bardzo. Pozbyliśmy się babci. Mamy jakieś złote buty. To babcia w sumie jest takim strachem na wróble. Może się nadasz. Nie, nawet do tego się nie nadaje. Co robi w ogóle ten megafon? Czekajcie. Przecież to jest niemożliwe. I uwaga, ostatni. Nawet tego gościa randomowego wzięło. Okej, oni ożyli. I jesteś... Jesteśmy strachem na wróble. Zobaczcie, teraz bijemy pięściami rzeczywiście. I jesteśmy wróżką. Czy ludzie będą nas się bać? Okej, nie boi się. Czekajcie, czy to działa na wszystko? Oho! Co? Nie no, idę na... Czy ktoś mi ukradł furę? Czemu to są moje fury? Czemu wy macie moje fury? Ja mogę teraz wszystko niszczyć. Przecież to jest najcudowniejsza broń na świecie. Ktoś mnie zdenerwuje. Proszę bardzo, leci sobie 1000 na godzinę, prosto
do nieba. I najlepsze jest to, że ja mogę tym cały czas spamować. I jak ktoś ma tutaj coś ważnego, to proszę bardzo, wyrzucamy to w kosmos. Przepraszam? Co to jest? Co wy tu kodujecie? Czemu tu jest jakiś T-Rex wielkości kurczak wielkości T-Rexa? Halo, zjedz mnie. Mnie możesz zjeść. A czekajcie, czy jak damy mu człowieka tutaj, to... Aj, chyba wpadł do środka, peszek. Czekajcie, przyniesiemy mu kurę, to jest super pomysł, to jest super pomysł. Przyniesiemy mu kurę. Wiem, że to jest okropne, ale chciałbym zobaczyć, co się stanie. O! Swojego! Swojego! I teraz będziemy mieć swojego kurczaka, zobaczcie! Kura wyleciała z jajka. Nie chodzi za nami, jest beznadziejny. Proszę, zjedz go! Czy on znowu wypadł? No i proszę bardzo, za człowieka mamy kolejnego kurczaka. To nie wygląda jak kurczak. Ale czas się wspiąć na budynek, bo jestem ciekawy, co się znajduje tutaj. Musimy się dostać, bo to wygląda jak przejście specjalnie stworzone do tego, żeby dostać się do tego statku kosmicznego. I tu jest naprawdę dużo takich połączeń. Zobaczcie, ślizgamy się na swoich złotych butach. Wchodzimy coraz wyżej. Proszę, nie spadaj, dobra. Coraz wyżej jestem. Co się stało? Czemu jesteśmy w statku kosmicznym? Co się stało? Czemu jesteśmy w statku kosmicznym? Nie! Nie! Nie chciałem wychodzić! Wracaj tam! Dobrze, jeszcze raz! Mamy znowu jak on strzela potężnie! Możemy też wciągać... Jaki to ma sens? Czemu rzeczy mnie atakują? To nie ma sensu! Przestań wciągać! Możemy złapać tych gości na paralotni w końcu. Tylko... Czemu on wleciał w wodę? Możemy łapać auta inne, proszę bardzo. Wciągamy je do siebie. Możemy je wyrzucać wszędzie do wody. Bardziej tam się zniszczyć nie da. A wciągnąć się tego gościa też nie da. Znowu wleciał do wody. A czy my możemy wlecieć do wody i nic mi się... Nie! Nie! No i w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. I czemu machasz tymi rękami, skoro nie dotykasz wody? To nie ma sensu. I pa pa.